Witaj, ja nazywam się Ilona Popławska i jestem autorką tego kanału, a także bloga o takiej samej nazwie pod adresem kreatywnymokiem.pl. Znajdziesz tam pomoc edukacyjna i kreatywna dla dzieci. Żeby edukacja mogła przynieść dobre efekty, potrzebna jest też zabawa. Obie te rzeczy łączą się w pewnej grze. Ta gra nosi nazwę Władcy Słów, oparta o podstawę programową, i dzięki niej dziecko może polepszyć swoje wyniki z języka polskiego, poćwiczyć ortografię, formy wypowiedzi oraz wiele różnych rzeczy związanych z językiem polskim. Tą grę wydało Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Za chwilkę się przekonasz, jak ta gra wygląda w praktyce. Tak właśnie wygląda strona główna gry Władcy Słów. Dostępne są cztery główne ciała, które składają się z kolejnych poddziałów i dopiero w nich znajdują się konkretne zadania. Niżej mamy galerię bohaterów. Na początku mamy do wyboru zmrużkę lub grozimia i dostępnych 2000 monet. Wykupujemy jednego bohatera, który będzie nam towarzyszył w dalszej rozgrywce, a kolejnych, jeśli uzbieramy odpowiednią liczbę monet i rozwiążemy daną liczbę zadań. Śrubę usza możemy kupić, jeśli rozwiążemy jeszcze 7 zadań. W menu możecie wyłączyć lub włączyć zegar, muzykę lub dźwięki z gry. Pokażę Wam teraz zadanie z ortografii. Jak widzisz, składa się ona aż z 8 podpunktów, takich poddziałów, gdzie w każdym z nich znajdują się kolejne zadania. Tak jak tutaj, masz 29 zadań, 30, 24, 12, 4. Pisownia u zamknięty i u otwarty. W pierwszym zadaniu musimy dopasować w pary wyrazy po jednej stronie u zamknięte, w drugim słupeczku wyraz, który się odmienia na OA lub E. Jeśli zmieścimy się w wyznaczonym czasie, wtedy otrzymamy u góry koronę. Uwaga! Te zadanie składa się z dwóch części. Jeszcze mamy drugą część, gdzie musimy zaznaczyć wszędzie, gdzie jest U zamknięte oraz literki, na które się wymieniło. Zmieściliśmy się w czasie i zyskujemy tym samym koronę oraz dodatkowe 150 punktów, 100 punktów za koronę. Innym zadaniem jest na przykład zaznaczenie w tekście 12 wyrazów z U wymiennych. Tutaj musimy z listy wybrać wyrazy, które są z U niewymiennym i doprowadzić duszka do pałacu. Na przykład U otwarte dopasuj odpowiednio końcówki czasowników. Ja stosuję Ty ratujesz, on szoruje, my budujemy, wy próbujecie, oni pracują. Sprawdzamy. Tak jest, mamy zdanie wykonane. Poprawnie, dostajemy 70 punktów, gdyż już jest kolejna próba rozwiązania tego zadania. Klikając drugą literę w poziomych rzędach, ułóż wyrazy zakończone na ulec, uch, uchs, unek, usia. A tak. Połącz objaśnienia z właściwymi wyrazami. Potwór straszydło, to możemy monstrum, wydział uczelni wyższej. Pewna osoba, zazwyczaj podejrzana.
zadanie wykonane i dostajemy dodatkowe monety. Zadań tu jest mnóstwo, więc niektóre się zdają powtarzać, ale naprawdę jest bardzo dużo zadań, które po prostu są takie pojedyncze. Nauka o języku, pismo i mowa, głoska i litera, odmienne części mowy, nieodmienne. Może zobaczymy sobie nieodmienne. Przyimki i wyrażenia przyimkowe, przysłówki, zaimki, spójniki. Może zobaczymy. Znajdź figurę, zbuduj figurę z tych elementów tagramu, których zapisano jako spójniki. Oj, to nam się coś nie źle stawiło. Tak, to jest, mamy zadanie i dostaniemy punkty 150. Innym zadaniem zobaczymy, co tu jest. Uzupełnij zdania właściwymi spójnikami. Już nie będziemy robić, przejdziemy do kolejny. Głoska i litera. Typy głosek. Sylaby, jak dzielimy sylaby przez tak sylaby w kolumnach, tak by powstały wyrazy. O to właśnie chodzi, żeby były w rządku pierwszym, stawiamy w pierwszym, drugim. Drugim. Formy wypowiedzi, teksty użytkowe. I tutaj dziecko poćwiczy sobie, jak się pisze list, jakie są jego formy, czy to jest oficjalny, nieoficjalny, uporządkuj schemat. Tu mamy koronkę z oczami. Z podanych fragmentów ułóż list tak, by tworzył sensowną całość. Mamy kawałek tekstu. Chętnie skorzystam z zaproszenia na wakacje. Ostatniego lata zaprzyjaźniłem się z dziećmi sąsiadów, Hanią i Witkiem. Myślę, że w tym roku będziemy się razem bawić. Czy kot Rambo jeszcze utył? W dalszym ciągu broni podwórza. W mieście nie jest tak pięknie jak u was na wsi. Nie mogę się doczekać spotkania z panem. Ustawimy datę. Okazało się, że mamy pierwszą część dobrze, ale mamy tutaj na przykład kilka dat. Nie wiadomo, która gdzie jest, więc musimy metodą prób i błędów sobie po prostu to zrobić. Pozdrawiam ciebie, dziadka. Kochający mnie Staś. Tak jest, rozwiązaliśmy zadanie. Z tym zadaniem jest o tyle problem, że mamy kilka możliwości z fragmentu
nie wiadomo, czy to jest kolega, czy to są właśnie dziadkowie. Połącz zwroty i wyrażenia z typami listów. Łączę wyrazy szacunku. List oficjalny. Drodzy pani profesor, drodzy rodzice, moi przyjaciele, Alicja Witkowska. Łączę wyrazy szacunku. Ucał męża dzieci, gdyby był pan tak uprzejmy. Mam nadzieję, sprawdzimy. Tak jest. Otrzymujemy koronę i maksymalną liczbę punktów. Czytam i rozumiem. Tu mamy 13 różnych tekstów, do których mamy dopisanych kilkanaście pytań. Fraszka. Przeczytaj uważnie tekst i rozwiąż test. Musimy najpierw przeczytać podany tekst. Fraszka to bardziej skrótsza, ale mamy dłuższe zadania. Jeśli rozwiążesz źle kilka pytań, to złe odpowiedzi pojawią ci się z powrotem, żebyś miał szansę je rozwiązać ponownie i zmieścić się w wyznaczonym czasie. Możemy jeszcze cofnąć pytanie, jeśli wydaje nam się, że zła była odpowiedź. Ja tu zaznaczę teraz tak szybciutko, żebyśmy po prostu zmieścili się w czasie. Sprawdzamy test. Poprawna z nią. Tak, odpowiedź jest niepoprawna. Udało nam się rozwiązać tylko 10, 4 z 10 zadań. Klikamy OK. I mamy podobnie 6 zadań, w których był błąd. Teksty są różne, bo są i opowiadania. Opowiadania są dosyć długie. Musimy naprawdę szybciutko się streszczać z czytaniem, żeby skończyć. Ale zawsze możemy po prostu wrócić do jeszcze raz. Wspominałam na początku, gra Władcy Słów jest dostępna na przykład w kwocie 25 zł z dostępem rocznym. Na stronie edugry.gwo.pl znajdziecie pozostałe gry, jakie wydawnictwo oferuje dla dzieci. Możecie również napisać do nich bezpośredniego maila poprzez formularz kontaktowy, a także polubić stronę na Facebooku, gdzie znajdują się ciekawostki i nowości związane z edukacją naszych dzieci. W edukacji wczesnoszkolnej mamy poszczególne zagadnienia. Informatyka w kwocie 17 zł na rok, zajęcia komputerowe dla klasy trzeciej 15 zł, Matlandia Junior 15 zł na rok. Dalej mamy matematykę, gdzie dla starszych dzieci i powtórkomat to jest koszt 25 zł dostępnym rocznie. Język polski, czyli Władcy Słów, tak jak mówiłam wcześniej, 25 zł. Za rok, a historia i społeczeństwo to koszt tylko 12 zł. Tutaj mamy stronę Histlandii, gdzie możecie zobaczyć poszczególne grafiki z gry, a także zapoznać się z tym, co program oferuje. W Histlandii dzieci przenoszą się wehikułem czasu do poszczególnych epok i muszą odnaleźć skradzione przedmioty, które porwały złośliwe chochliki, zdobywając w ten sposób różne odznaczenia. Ja ze swojej strony gorąco Wam polecam gry edukacyjne GWO, gdyż są zgodne z podstawą programową, a także zapewniają po prostu naszym dzieciom porcję świetnej zabawy. Więcej o tej grze, o naszej opinii przeczytasz również na blogu kreatywnymokiem.pl. Gorąco zapraszam.